ELIF odcinek 1107. W środę 8 grudnia 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 1107. ELIF 1107 streszczenie odcinka. Syn Julaj z serialu ELIF pozostaje pod wpływem swojego nieodpowiedzialnego ojca. Tufan nakłania Emir Khana do złego. W tym odcinku powróci Akin, a Birche oszaleje z radości. Czy młodzi współpracownicy Kerema zostaną parą? Oto co się wydarzy. Emir Khan w 1107 odcinku ELIF żali się Tufanowi, że koledzy się z niego wyśmiewają od czasu, gdy dostał złą ocenę z egzaminu. Ten z jednej strony podburza chłopca przeciwko Safakowi, z drugiej zachęca go do siłowego rozprawienia się z rówieśnikami. Safak przypadkowo staje się świadkiem zabawy Emir Khana i Tufana, gdy ten uczy go, jak się bić. Safakowi jest przykro, że chłopiec widzi w ojcu autorytet, podczas gdy ich wspólne relacje są coraz gorsze. Birche rozpacza pakując rzeczy Akina. Przyjaciółki starają się ją pocieszyć. Kiedy niespodziewanie do pokoju wchodzi Akin, Birche w przypływie niepohamowanej radości rzuca mu się na szyję. ELIF odkrywa, że kwiatek, który zamierzała zanieść mamie, został zniszczony. Gimet nie kryje satysfakcji z jej łez i nie marnuje okazji, żeby pognębić dziecko. W więzieniu Melek nie ma się lepiej. Kobieta traci nadzieję na wyjście na wolność. Pociesza ją gwiazda, a przy okazji opowiada przyjaciółce o swoim narzeczonym Iyasie. Wyznaje przy tym, że kradzieży, przez którą trafiła do więzienia, dokonała, żeby ratować ukochanego i spłacić jego dług. ELIF odcinek 1107. Prawniczka Melek w domu Masaj. W rezydencji Haktanirów pojawia się Fikre. Mecenaska prosi o rozmowę w cztery oczy z każdym z domowników. Nikt oprócz Kibimet nie ma nic przeciwko. Kobieta robi wszystko, żeby uniemożliwić adwokatce rozmowę z Masaj, jednak jej starania nie przynoszą rezultatów. Na antenie TVP emitowany jest już ostatni sezon ELIF. Melek i ELIF uciekły ludziom Tarika i zaczęły nowe życie. Widma przeszłości nie do końca je opuściły. W życiu pojawiła się Akin, która zaczynała jako nauczycielka ELIF, a dziś jest asystentką Kerema. W domu Masaj zamieszkała jej siostra Kibimet Odłam Sawat, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Teraz chce się zemścić za to, co wydarzyło się w przeszłości i ukryć przed Masaj, kim naprawdę jest jej dawna służąca. ELIF, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać ELIF gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera ELIF do domu.